zauważ, że ta nasza podstawa gwiazdki już inaczej wygląda z prawej i z lewej strony. Ja sobie wybiorę tą stronę, ona dla mnie wygląda troszeczkę ładniej. I teraz musimy sobie przygotować stanowisko pracy, żeby było nam po prostu łatwiej, żeby się nie pogubić. Jak będziemy je przygotowywać? Znowu możemy sobie naszą gwiazdkę przykleić. Będziemy zaczynać od tego, żeby wyodrębnić cztery sznurki, następnie dwa, następnie znowu cztery, tak, następnie znowu dwa. W ten sposób też sprawdzimy, czy odpowiednią ilość udało nam się zawiązać. Znowu cztery, znowu dwa, znowu cztery, znowu dwa i znowu cztery i znowu dwa. Okay? I tak przygotowane sznurki już możemy wykorzystać, żeby na nich pracować. Zauważ, że tu jest ten sznurek, który na samym końcu użyłyśmy, żeby ściągnąć naszą gwiazdkę. Nic się tym nie przejmuj, tego nie będzie mocno widać. Ja sobie troszeczkę przymocuję taśmą, żeby to się nie ruszało, zwłaszcza na wideo. I już pokazuję Ci, jak zaczniemy pracę. Zaczniemy od tego, żeby na tych poczwórnych sznurkach zawiązać podstawowy węzeł płaski. Czyli w jedną stronę go zawiązujemy i w drugą stronę zawiązujemy. I dokładnie to samo robimy na wszystkich takich czwóreczkach. Zauważ, że te dwójki pomijamy. Ok, celowo pokazujemy ten węzeł płaski. Ja specjalnie nie odwracam samej gwiazdki, żeby pokazać Ci go z różnych perspektyw, z różnej strony. Będzie Ci wtedy o wiele łatwiej go po prostu zawiązać. Warto układać sobie te sznurki tak, żeby nam się one nie myliły. Już widzisz, wyłania nam się pięć ramion tej naszej gwiazdki. Tak, i tu mamy ostatni. Gotowe. Przechodzimy do następnego kroku.